Piękny grzbietowy szlak, kapitalnie. Jest Czertowica, 1,5 godziny i za Czertowicą jeszcze będziemy mieli kawałek drogi do Utulni. A Czertowica to taki punkt styku szlaku z cywilizacją. Przystanek, bus, gdzieś tam będą bary, jakieś tam noclegi. Dobra, rozbieramy się, bo już jest ciepło. Lajstroch, szczyt, Czertowicka Przełęcz, godzina 5 i Ramza się pokazuje wreszcie, 2.50 jeszcze. A tam domek, który widać, to chyba będzie już Utulnia Andrzejcowa, ale nie jestem do końca pewny. Być może, że to jest Ramza. Do Andrzejcowej było 30 parę, to może być za tym pagórem jeszcze. Ale tu widać, jakie my robimy przewyższenia. Tak naprawdę to są potężne kilometry. Jak tam chyba liczyłem, to w ciągu tygodnia robimy 6000 metrów. Tak jakbyśmy się na 6-tysięcznik od samego dołu, od poziomu morza spinali. Więc taką mamy sumę podejść. No i to są rzeczywiście spore przewyższenia. Także raz w górę, raz w dół. Ale pogoda jest dzisiaj super, więc w ogóle nam to jakoś nie przeszkadza. Piękne widoki, piękne kolory, wszystko piękne. Kozy nam się tylko dzisiaj nie pokazują coś. Wczoraj było ich mnóstwo, dzisiaj jeszcze nie widziałem. No i spotkany kolega na szlaku polecił nam dobre piwo w małym domku, nie w restauracjach, nie w barach, tylko tu w małym domku i już go widzimy, tamten z czerwonym dachem. Więc tam zmierzamy. Odradzał restaurację, bo to takie zwykłe siuśki tam podają, a tam jest lokalny browar jakiś kraftowy. No zaraz to ocenimy, czy rzeczywiście takie dobre. Zadegustujemy. Pies opinuje. Pięknie. Słyszałem taką teorię, że sami na szlaku należy się chwilę pobawić. Tak? Tak, żeby się darzyło na szlaku. O! Tak. No, dobra. Dobra, czyli zaliczone. Zaliczone, może. To idziemy, to teraz idziemy na piwo. Fajny jesteś, Jakub. No, pokaż się. Super. Morda. No sprzedamy im ten cynk, domek chorskiej służby. No i tu jest, podobno serwują to cudo. No i spójrzcie, tam gdzie miało być to pyszne piwo, niestety jest dopiero od południa czynne. Chcieliśmy do restauracji w takim razie iść, do baru, na zwykłe siuśki, ale tu też od 10 dopiero, więc jeszcze 10 minut czekamy. Ale to jest ciekawa rzecz, popatrzcie, jakbyśmy znali kod, to wchodzimy. To jest kłódka do otwierania drzwi, zamek taki. Cyk, przekręcasz i się otwierają. Fajny patent. Tylko dla kogo? Nie wiem.
O, jakaś szatańska. A, bo my na Czartowickiej Przełęczy, więc diabelska przełęcz, pasuje. Czartowska dobra kawa. To fula 2 euro. Okej. Tu panowie motorowersi. No nic, poczekamy te 10 minut. Bo piwa nie odpuścimy chyba, co? Ale może przejdźmy jednak to już tam. Będzie jakoś tak chyba przyjaźniej, mam wrażenie. Popatrzcie. Coś takie ala osypki, serki. Można sobie tu w automacie wziąć. Mleko, sól. Mleko, jogurt. I kultury mleczne. 3 euro, tak. I mamy śliczne piwko z pianką. To nie jest takie złe piwo. Ten Urpiner piliśmy już kilka razy, jest, nie jest złe piwo. Tylko musi być ten ekstrakt mocniejszy. Są dwunastki i dziesiątki. Nie spytałem, jaki tu mają. Zakładam, że dwunastkę. W każdym razie lane piwo z beczki będzie dobre. Do tego szczypek. Tomek się postarał. No i siedzimy. Przełęcz Czartowska. Czartowicka. Czartowicka, czyli diabelska. I ona dzieli to pasmo Tatr Niżnych na dwie części. Tamta część, z której przyszliśmy, to jest część dumbierska, Tatry Dumbierskie, a tutaj się zaczynają Tatry Kralowo-Horskie od Kralowej Hory, czyli kolejny taki charakterystyczny szczyt tam w Tatrach Niżnych. Święta Góra tak zwana, tak jak w Tatrach jest Krywań, to tutaj jest Kralowa Hora. Tam jakieś kulty starożytne, starsza krew i te sprawy się odbywały. No i stąd Święta Góra Słowaków. A tu życie dopiero się zaczyna. Tu knajpy od 10, tam od południa. No widać, że to tak dopiero się budzi do życia. Ale jest miło, przyjemnie, siedzimy sobie, jest fajnie. Miła obsługa. Okay. Zwróćcie uwagę, ile tu motyli. Aż gęsto. Przodu, z tyłu. No i znowu Park Narodowy. I tym razem ostrzeżenie. A ja się przymierzam dzisiaj do biwakowania w namiocie. Tutaj w tych kralowo-horskich Tatrach mamy więcej chodzenia po lasach. Ale to nawet się dobrze złożyło, bo upał się zaczyna robić. W słońcu jest naprawdę gorąco, więc trochę cienia jest przyjemnie zażyć. Najbliższy halny chyba to załatwi, co? Tu w ogóle same młodziki, zauważ. Tu te zbocze musiało umrzeć, czyli kornik. I to są wszystko młodziki tu. No zobaczcie te jagodziny. Normalnie tak nie rosną, ale tutaj w tym przerzedzonym lesie, jak jest więcej światła, to dobrze ponad metr. Półtora nawet bym powiedział, niektóre sięgają. No i mamy bakuskie siodło, przełęcz. Ramza 35 minut. I trampek. Jakby komuś się obuwie zużyło. Jeszcze bieżnika trochę jest. No okej. To idziemy do Ramzy. Tu jakieś znaki. Co to? O, przypomnienie o parku. Jakaś lewa ścieżka. No nic, my idziemy prawilnie. No, dochodzimy do wniosku, że tu by się maczeta przydała. Momentami jest tak wąsko albo zarośnięte. No, widać, że tu tłumy nie chodzą. Bo to by inaczej tak nie zarosło.
czytałem o nich. Jak się nazywa? Jeśli się nie mylę, to Tycz Cieśla, ale mogę się mylić. Tycz Cieśla. Jakoś tak. Chcę się do lotu zabić. No ładny, ładny. Bardzo ładny. Piękny. Lubię takie owady. A tu już sobie zająłem legowisko. Mata, śpiworek. No i tak stopniowo będziemy się rozkładać. No tu się odbywa filtracja wody. Ponieważ ta przyniesiona ze źródła jest taka żółtawa, więc filtrujemy wodę, potem ją dopiero gotujemy, no i zaraz obiadek. Nie wiem, co tak Tomek planuje. Ja planuję sobie zrobić zupkę, kurczak po tajsku z sokiem z limonki i do tego planuję sobie dorzucić suszoną wołowinkę, więc będzie na bogato. No i pięknie. A ja jeszcze się zastanowię, co zrobię. Mam też wybór wielu rzeczy. Jeszcze decyzja nie zapadła. No i leci pichcenie. Kasza z dodatkami. Nawet z mięskiem tam wkroiłem habanosy. I to tak bardziej na rzadko, żeby było dużo wody, żeby się też przy okazji nawodnić. A poza tym zrobiłem sobie żurek już wcześniej. Herbata. Dużo płynów, bo jest gorąco i trzeba. Po żurku chciałem jeszcze pokazać taką fajną rzecz. Polecam zresztą tak, tego typu naczynia, bo po umyciu za chwilę później będziemy myć. Robimy się tylko tak. I to wszystko wchodzi jedno w drugie, to w to. I to wszystko jeszcze później w to. Tak samo się składa. No i jest taki mały pakiecik, a wszystkie niezbędne naczynia. Także można to kupić, znaleźć w internecie. No i po spakowaniu to wygląda tak. Mieszczą się te wszystkie elementy w środku. Tam dorzucam jeszcze łyżkę, spork, scyzory, którym sobie tam różne rzeczy przyrządzam, pomagam. I jeszcze gąbka do umycia tego wszystkiego. No tak to wygląda. Tu jest metalowy element na dole, więc można... Robię w tym i gotuję, i smażę, jajecznice, takie rzeczy. To wszystko tu swobodnie można zrobić. Polecam. Tak, nasi trzej muszkieterowie sobie spokojnie spacerują. Wysyłają nam zdjęcia z piwem. A oto co my tutaj robimy. Właściwie no Adam wziął się i zaczyna szykować na wieczór. Co prawda piwa nie zorganizujemy, nie mamy jak. Ale proszę. No, będzie ognisko jak ta lala. Będzie ładne. Zaraz piłę wyciągniemy, jeszcze jakieś grubsze drzewo przygotujemy, żeby to się fajnie nam żarzyło przez wieczór. Zaraz to zrobimy. Jedziesz! To mek. Już? Mek. Ja chcę skończyć. Łapa mi, bo nie poszła, się da, zrobić się da. No i moje słowa. Ogień płonie, Rosiu smaży kabanowski. Czekamy niecierpliwie. Tak. Czekamy niecierpliwie. Nie będę mówił na co. To trzeba powiedzieć. Okowita tatrzańska gruszkówka. 40%. 200 ml. Jak to się nazywa? Piersiówka. Piersiówce. Okay. Dobrze. Proszę bardzo. Co tu się dzieje? Nad ogniem kabanoski. Rosio smaży. Tu Adaś ma w kieliszeczku. Co ty masz, Adasiu, tam? Gruszkówkę. Tak, jesteś zadowolony? Bardzo. Wspaniała. Przejdę teraz za waszymi plecami. Przechodząc na tą stronę. Rosiu, co ty powiesz na temat smażenia tego wyrobu? Jestem zadowolony. Po raz pierwszy na tej wycieczce czuję prawdziwą radość. Pięknie. Dobrze, a wy chłopaki, jak tam się macie, Tomek? Może pierwszy coś tam chcesz powiedzieć? Nie? Stabilnie. Wszystko w porządku. Jest pięknie. Zaraz pośpimy. Będzie można wstać rano wcześniej. Dobrze. Jutro o 4, co nie? Czemuś, jak ty tam samopoczucie? A bardzo dobrze. Pospałem sobie dzisiaj. No. Jutro mam też zamiar pospać sobie, więc ale, elegancko. Oczka masz troszeczkę podkrążone, widzę. Bo do spania się szykuje. Do spania się szykuje. Dobrze, chłopaki.